Siema Albert. Siema. Co ty masz za sprzęt, powiedz? KTM 125 LC2, silnik ten sam co od testu 25 ma. No, ogólnie silnik zrobiłem w nim sam. Sam robiłeś remont? To... Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Odważny jesteś. Ile masz lat? 13. Albert, tak? Tak. Masz na imię. I chcesz, żebym się przejechał, zobaczył? W piachu, słuchaj, w piachu to ja ci pokażę, jaką musisz mieć pozycję. To będzie ci lepiej. A ile dałeś za niego, powiedz? Do remontu 1000 zł. Jeszcze z papierami to już w ogóle... taniocha. No i tak, daliśmy do, z ojcem dałem do mechanika takiego, że kilka razy zrobił. Tak naprawdę korba walnęła. Ja Aha. rozebrałem ten silnik, zrobiłem ładnie, teraz korba Vossner jest, tłok Weathertex. Sam robiłeś wszyściutko. Bez mechanika już. Nie, tylko sam z internetu czasem. Z internetu? Z YouTube'a? Dobra. No dobra, słuchaj, przejadę się i zobaczę, czy to w piachu idzie. No. To co, napycha go pchamy? No. Sprzęgiełko rozrusznika muszę wymienić. Rzucę dwójkę. No. Nie wiem, bo ja mam... No i odpalił. Muszę uważać, żeby nie zgasł mi, tak? Bo będę go pchał. Dobra. O, lagi byś musiał zrobić. No wiem, ucieknął. No, czuję. I dlatego słabo ci się jedzie, wiesz? Ale fura! Takim dzisiaj cienki jadę. Może uda się. Ale to ma kopa, ty. Muszę zobaczyć, czy to ma hamulce w ogóle. Ma. Ale to rwie. O kurwa. Ale to rzuca na prostym nawet. No musisz sobie, Albert, to wszystko porobić, bo jeździć to raczej się tym można po asfalcie poruszać. Ale kopa ma. Ale niebezpieczny jest bardzo. Wali nim na boki. A tak w ogóle to kozacki sprzęt, naprawdę. Można górki tym podjeżdżać każde. O, słuchaj. Do jazdy na asfalt się nadaje, ale po terenie to musisz sobie to wszystko zrobić, wiesz? A ja podjechał pan jakąś górkę? Nie, wiesz co, powiem ci, że nawet na prostym tym motocyklem rzuca, wiesz? Mogę go zgasić? No. Słuchaj, tak, ogólnie to jest super, jeżeli chodzi o silnik, sprzęgło, to jest wszystko super. I naprawdę, to ma takiego kopa. O, lender. Kopa ma niesamowitego. Polecam taki motocykl, tylko musisz sobie zrobić tutaj wszystko, bo tu w ogóle tu jest niestabilny jakiś, wiesz? Nie wiem przez to, czy przez te lagi, że to w ogóle nie wybiera. No zobacz sobie. Usiądź, cienki. Zresztą kawałek chcesz się przejechać? Nie, ja już jak przebrany jestem. No, karamy. A jak ci fajnie z czego chodzi?
Nie, sprzęgło fajnie chodzi, wszystko dobrze. Tylko no na przód masz. No mięciutka jest bardzo, nie? No. Wiesz. Jak zrobisz sobie lagi, to będziesz miał taki motocykl. I dlatego to ci słabo idzie, bo na prostym on po prostu wajchruje. Ja bym próbował. Proszę? Po piachu? Po piachu nie, ale nie ma sensu nim po piachu, bo musisz zawieszenie sobie zrobić. Ale ty nie utwardzisz tego tak. Po prostu. Ale to nie chodziło o utwardzenie, ale w ogóle. Chce, że leci i ten? No jak nie tylko. Po prostu jeszcze jakieś luzy ma z przodu. Czy z tyłu? Czekaj, zaraz zobaczę. Jeszcze masz z tyłu luzy na wahaczu. No zobacz, jakie luzy są. Nie musisz go podnosić. Nie, no nie jest najgorzej. Jest no przejedź się, zobaczysz. Nie, nie jest, jak już jestem przebrany, to nie tak. Kawałek. Kurde. Cię zapchamy. No i ocenisz, czy tak samo jak ja, czy... Na pych. My cię na pych bierzemy. Daj dwójkę. A ten? Cross Racing, jak wyślę info, zrobię. Takich nie raczej. To jest tak. A Lobo? A to nie. Nie, no w sumie to byś musiał zadzwonić, nie? Zapchamy cienkiego. Bo uważaj, żeby nie zgasło. Dużego kopa ma na jedynce. Naprawdę. Dwój się bij. A dwój? No, dwuja. Dobra. Dawaj. Pojechał. Albert. I cienki pojechał. Ukradł. To ja teraz idę po Yamachy. No. Musisz coś zrobić, wiesz jeszcze. Zawiasy zrobi. Siemano. Siemano. Jak tam? Można wlepy prosić? Nie tam mamy tam? Już wlep. Nie macie już wlep. Wszystko rozdaliśmy. Kalendarze i plakaty. O kurde, mogę? Prosić? No, no. Do Kuby tam, do Tomka. Dobra, dzięki. Spoko. Słychać go? A widzisz, jak mu lata to koło? Zobacz, co się dzieje. Widzisz? Jedzie to. No jedzie, no. 125? No. Każdą górkę tu podjedziesz ty. Mocne to, a jak zawieszenie? Jak ci się jechało? Nie, zawieszenie jest turbo za miękkie, nie? Ale to nie oczekujmy nie wiadomo czego od, wiecie, od takiego motoru. Ten, niżej dźwignię sobie byś tylko dał. A przód ci nie uciekał? Bo tu było widać, jak jedziesz, że to ja wszystko wiem, tańcowało. Nie, no ja to jedyne co... Kurde, no nie oszukujmy się, no takim motorem latać nie wiadomo jak nie będziesz, nie? Ale jedyne co, szczerze, hamulce zrobię, bo nie hamuję. No, hamulce zrób. I reszta ten zostawił, bo to... Dzięki, że się dałeś przejechać. Super, Albert. Fajny sprzęt, naprawdę. Tylko zrób sobie zawieszenie przód i koło w górę. To ma mniej mocy, tak szczerze. Nie, a ja wiedziałem, że to ma moc. To jest ten sam silnik, co w Yamaszce. Tak, 125. No to 125. Ale ten na pewno będzie lepiej szedł niż ta detetka. Bo detetka jest ciężka, a to jest lekkie. Jeszcze tam gaźnik wziąłem. Głowicę na przerobioną. Dźwignia w dół, bo trzeba. Jak będziesz sprzedawał, to ja go chcę. Właśnie niedługo będę sprzedał. Dobra. To napiszę. Dobra, napisz. Zarejestrowany jest? Zarejestrowany. Dobra. Tylko trzeba przerejestrować. No. Widzisz, cienki jeszcze będę miał dojazdy do pracy. Tomek na Kajo sobie to zamieni. To co, teraz pan beton mi się da? O nie, beton nie. Właśnie, beton dzisiaj nie jeździłem. No nie. A nie mówiłeś nic. A bo nie było cię tam. Nie no. Jarka Kapela wypalałem. Taki chłopak dał mi 25
dziesiątkę w dwusuwie, taką jak ja kiedyś miałem, mhm. 16 roku. Wiem, co to jest, miał zwykłą. Przypomniałem mi się stare czasy dobre. Z dwusuwa? Pamiętasz, jak tam je zbieraliście? No. Ale to był dwusuw wtedy jeszcze, nie? No. Pamiętam, pamiętam. Przypomniały mi się czasy. Jest co wspominać, nie? No. Kupimy sobie drugi motor, ale... Ten zaraz na sprzedanie. Coś nowszego. Który to jest rok w ogóle? 9.7. No zobacz, jak to chodzi. I sam chłopak remont robił. Jeszcze raz, gdzie nas? Dostaliście wszystko? Dostaliśmy, wszystko. Dzięki. Aha. Wszystkie takie markowe, aby mój biedny. Czyli co, jak będę sprzedawał, to pisać. Tak. Może Tomek weźmie. Mocniejsze niż Kajo? No. Mocniejsze. Ale akurat się nagrałem, jak gleby zajdzie. Jak właśnie... 125 z 97 roku, mocniejsza od Kajo. No, od każdego Chinola. No, no nie ma, to wyrywa wszystko, nie? Pierwszy mi... A nie, dobra, drugi. Przecież to nawet jak trójkę zapniesz i wolno jedziesz, to się wymieli, nie? Albo trójkę, albo czwórę. Ja tam do czwórki dojechałem. Albo do trójki, nie wiem. Do czwórki. O, to jest to, czyli. I co, kiedy na YouTube A ja będzie? Zbiłem na trójkę. A nie wiem, bo tego materiału to jest, wiesz co, tyle do obróbki, że... Jeszcze z 2 miesięcy temu nie zrobiłem. Ale będzie, będzie. 100 lat! Ostatnio cię nie było, 2 razy byłem. Robota te sprawy, nie ma jak pojechać. A. Co dzisiaj masz, Bartonek, cały czas? No, wziąłem dziś. Wzrok stał ponad nieodpalany, aby świecę druciakiem przeczyściłem, wkręciłem za pierwszym. O, super. Tak przy nim staliśmy, bo z wydechu dym leciał. Chyba zagrzaliśmy. Stasia nie było? Było? No nie. Wiesz, który Stasiu odkłada? Mechanik? Blondyn? Orlicz? Nie. Nie wiem. Wiesz, który? No ten, co mi słomki zakładał. A ciebie też nie było wtedy? Nie. Na Uzdowie. Dobra, zwijamy się, na hotel jedziemy tym razem. No kurde. No, będzie grubo. Idziemy łowić z grubym, ten, ze zrytym, te, ryby. No, to nara, trzymajcie się. Jeszcze raz. No, dzięki. Hejos. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.